Hej. Próbowałam nagrać filmik, jak tworzyłam ten album, ale niestety nie wyszło tak, jak miało być, tak więc troszeczkę on będzie taki połączony, bo będzie na pewno fragment filmu bez mojego paplania i część będzie na pewno z moim właśnie gadaniem. Tak więc ja na pewno będę jeszcze robiła taki album. To jest album z kopert robiony. Pomysł jest zaczerpnięty w mojej ulubionej chyba skraperki ze Stanów Zjednoczonych, Fjorta. I ona ma niesamowite pomysły. Projekt jest stary, bardzo stary, bo ona go robiła chyba bodajże w 2011 roku. Ale jest na... Jest na tym. No jest to świetny projekt. Ogólnie zauważyłam, że bardzo dużo dziewczyn, nie tylko angielskich, czy amerykańskich, czy nie wiem, z Australii, czy nawet Polki, jakby czerpią pomysły jej albumów, ale szczerze powiedziawszy, jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, że powiedziała któraś z osób, że jest to projekt zaczerpnięty od niej. Być może zaczerpnięty od kogoś innego, a ten ktoś inny zaczerpnął od niej, bo powiem szczerze, że jej projekty są takie dosyć specyficzne i wiadomo, że to są jej projekty. W każdym bądź razie, wróćmy do tematu głównego. Okej, okay, tak więc tak. Album był zrobiony z sześciu kopert. Na początku i to będzie na początku filmiku. On będzie pokazany, jak ja to kleiłam, ale mogę tak mniej więcej powiedzieć, że koperty były sklejane tutaj. I więc w rezultacie mieliśmy trzy koperty. Trzy tak jakby części albumu. Następnie powolutku się dokładało inne części. Zresztą to będzie wszystko widać na filmie. Każda taka jakby koperta jest połączona. Ja nie wiem, jak dziewczyny mówicie po polsku, no ale ma takie łączniki, tak, zrobione. Tak więc trzeba uważać. Właśnie zrobiłam to w topę, że na przykład, już jak ja mówię w ogóle, zanim nakleiłam papier, zanim nakleiłam ten łącznik, nakleiłam papier, ale stwierdziłam sobie, że to może służyć jako kieszeń i zawsze mogę w jakiś tam sposób tutaj jeszcze ozdobić na sam koniec i zobaczę. Tak więc słuchajcie, podstawa to są trzy tak jakby koperty, trzy części. Jak już są te koperty nacięte, co też widać będzie na filmiku, no to mamy karty, tak? Nie wiem, jakby to maty się mówi. Mamy takie maty, które możemy włożyć właśnie tutaj. Nie wiem, czy to widać wszystko. Tutaj. Mata powstała mi z kartki od... kartki do kopert. Ponieważ nie mam takich dużych arkuszy brązowych, więc po prostu zużywałam też karty do jakby bazy do kart. Wiem, że Katie miała po prostu duże arkusze, ona bodajże robiła czarne, ona dosyć lubi takie ciemne kolory, więc miała czarnego koloru album, więc troszeczkę miała łatwiej, bo łatwiej jest jednak dorwać czarny duży arkusz. Okej. Okay. W każdym razie, więc na pewno zużyjecie 6 koper i na pewno zużyjecie 6 kartek, gdybyście robili w ten sposób, chyba że widzicie jej stronę i wtedy będziecie robić dokładnie tak, jak ona mówi. Ja aż tak całkowicie jakby nie sugerowałam się tym, co ona mówiła. Troszeczkę chciałam tam swojej inwencji wstawić inne pomysły. Ale i tak w rezultacie jest bardzo zbliżony do jej. No, tak więc ten. Okej, okay. Papiery widzicie, są z Lemon Craft. To jest ta następna, dalsza część tych papierów, co dostałam i co wygrałam. Użyłam te karty. Stwierdziłam, że to będzie całkiem dobry pomysł. I tak, to jest pomysł właśnie zaczerpnięty od niej, od Katie.
bo ona to robi dzięki kopercie, czyli składała kopertę znaczy nie koniecznie na pół, ale składała ją, podklejała i powiem Wam szczerze, że mi na przykład to nie odpowiada. Nie jestem z tego zadowolona, z tego względu, że ten papier, bo ona wykorzystuje te kieszenie, tak jakby, które powstały z koperty i pomimo tego, że macie to przyklejone, to i tak to jest takie, no nie zawsze wygodne. W każdym razie, no z tego powstają dwie kieszenie. Tak, więc mamy jakby tą pierwszą stronę. To jest nasze łączenie. To potem też właśnie, może będę robiła, to Wam pokażę, jak to jest. To jest łączenie i tutaj mata wychodzi w ten sposób. Pokażę Wam, może tak. Mata wychodzi tak, w ten sposób. Jeszcze jej tutaj nie ozdobiłam. Zrobiłam na razie tylko to, więc nie wiem, bo myślałam, że może tutaj jakiś papier zabierze, ktoś mógł coś zapisać. Jeszcze nie wpadłam na ten pomysł, co z tym zrobić. Tak więc mamy taką matę. To jest dosyć takie, no dziwnie zrobione, no ale to też zobaczycie. Więc przepraszam, macie znowu matę, tu też będzie do podklejenia. Na razie stawiam to na sam koniec. Tu użyłam takiego wykrojnika, w sumie dwóch, bo jak użyłam tylko ten pierwszy, to tylko wzór był wycięty. Taka malutka na malutkie zdjęcie, albo ten. I jest w ten sposób. To też. Tak, wszystkie to są papiery z Lemon Craft. Następna mata wysuwana w ten sposób. I widzicie, wykorzystałam to, co było tą samą kartkę i wycięłam dzięki wykrojnikowi i znowu, tu mamy kopertę. Małą kopertę. To też jest z Lemon Craft. I mamy. Do tego używam tych mniejszych takich bast, mam na mniejsze karty. Tu jest znowu ta karta stąd. Jakby ktoś się dziwił, czy mam taką niebieską rękę, no to dłoń, to nadgarstek raczej, to od bransoletki widocznie brakuje mi miedzi i jeśli dobrze rozumiem, to się uwalnia po prostu to, więc nie to, że się nie myję. Okej, i jest następna mata jest w ten sposób wychodząca i też ma kieszenie zrobione. I też jest w ten sposób. I ja już tutaj zrobiłam po swojemu i nie rozdzielałam tej koperty. I jest dla mnie o wiele łatwiej ta karta wchodzi. Tak więc to zmieniłam troszeczkę. To już jest, słuchajcie, druga część, druga koperta. Tutaj jest niedokończone, czyli muszę zrobić to, co zrobiłam. Tutaj, żeby to miało jakąś spójność, tak? Żeby to nie było, że każdy z innej parafii, więc to muszę tutaj zrobić. Mniej więcej iść w takim samym scenariuszem. To mam zrobione tutaj, więc dobrze by było to samo zrobić na tej części. Myślę, że zrobię. I następne. I tutaj właśnie widzicie te kartki. To jest w ten sposób. Tak, zrobiona, już sobie włożyłam, żeby nie pobiły mi się te karty. I tu byłby. Tu musi. Tak wygląda właśnie ten środek, który musimy zrobić. Taką kieszeń. Na pewno mając arkusz, macie więcej możliwości do pokombinowania. Ja mam takie karty, więc wykorzystuję to, co mam. Nie będę nic kupowała, bo i tak mam za dużo tego wszystkiego w domu. I tak to wygląda w ten sposób. Tutaj już. Przemyślałam i myślałam, jak robiłam ten album, że i pamiętałam, że muszę tutaj to wkleić. Tak, zanim nakleję papier kolorowy, ozdobny. Tak więc album mniej więcej będzie taki. On będzie szerszy, na bank szerszy, bo jeszcze tutaj dojdą te. I teraz tak, nie mam jeszcze do końca pomysłu, jak zrobię okładkę. Znaczy, wiem, z czego zrobię okładkę. Potem Wam pokażę. Natomiast zostawiam to na sam koniec, bo jeszcze nie tak do końca nie wiem, jak ona będzie wyglądała, więc teraz zacznę po prostu, spróbuję wykończyć ten, do,
dokleić, podowycinać rzeczy, które potrzebuję tutaj, żeby to już było ok. I wtedy ruszę z tym środkiem, żebyście zobaczyli, jak to się robi. To na chwilę, na razie się z Wami żegnam i niedługo zacznę znowu nagrywać. Dobra, to do dzieła.